Pełną ekspresji, prawie zdematerializowaną przestrzeń nieskończoności, przesyconą światłem przenikającym szklane połacie świetlików, zawieszonych nad zdawałoby się niematerialnymi swą wysmukłością podporami. Stworzona przez architekta mistyczna niemal światło przestrzeń biblioteki wynikała z wiary w moc światła, które może uzdrowić duszę człowieka i pchnąć ją do budowania harmonijnego, pełnego ładu, nowoczesnego świata XX wieku. Ale trudno zajmować się pięknem i uzdrawianiem duszy, kiedy tłumy wychodzą na ulicę krzycząc z głodu. W obliczu wielkiego kryzysu, anarchistyczny ze swej natury język awangardy i jej swoisty kosmopolityzm znalazł się w sprzeczności z czasem, który potrzebował teraz ideologii i wizji zdolnej uspokoić rozedrgane masy społeczne. Nadchodził czas zmierzchu awangardy i powolnego zaćmienia Europy. I chociaż chmury na razie nie są jeszcze czarne, to jednak nabierają już szmaragdowo-szarej głębi Śródziemnomorza, przypominającej, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, klasycznego porządku męskich czasów renesansu, przy którego udziale można budować wizerunek silnego, stabilnego państwa i kreować przywódców zdolnych opanować chaos wywołany kryzysem. W oczach Europy Mussolini ze swoją tezą wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciw państwu wydawał się idealny. Fascynacja Włochami Mussoliniego może być dla nas szokująca z punktu widzenia tego, co miało się wydarzyć później. Wtedy, kiedy Włochy i cała Europa osunęły się w wojnę. Ale pamiętajmy, że w latach 20. i latach 30. to było miejsce, z którego wyszły nowe idee, na przykład idee futuryzmu. To był kraj, który był skutecznie porządkowany. Kraj, w którym rodziła się znakomita nowoczesna architektura. Kraj, w którym powstały pierwsze na świecie autostrady. W którym stworzono system ubezpieczeń społecznych. To było po prostu miejsce najczystszej, realizowanej nowoczesności. I to musiało fascynować. A zatem nie może nas dziwić, że twórcy Warszawy lat 30. byli zapatrzeni na Mussoliniego, zapatrzeni na Rzym. I dosłownie chcieli przenosić pewne wzorce. Architektura próbuje się bronić przed ponownym zamknięciem w sztywny gorset historii. Odwołując się do wspólnych korzeni śródziemnomorskiej tradycji kulturowej, stara się świeżością kształtów przywodzących na myśl toskańskie pejzaże przekonać narzuconego jej partnera do stałego, ale opartego na swobodzie związku. Ten swoisty romans rozegrał się w malowniczej scenerii ogrodów Frascati. Położona w alei na skarpie willa, szlachetna w swym kamiennym obliczu zwartej kubicznej kompozycji, wsparta na masywnych ramionach XVIII-wiecznego pawilonu, sprawia wrażenie ostatniego bastionu wolności. I chociaż willa pozostała dowodem na udany mariaż klasycznej równowagi ze swobodą awangardy, to jednak w ostatecznym rozrachunku przegrała z ideologią czasu. Czasu intensywnej rywalizacji narodów i walki o byt. Ta walka pociągnęła za sobą określone konsekwencje. Radykalnie zmienia się język, jakim władze państwowe budują nowoczesną stolicę. To wciąż język nowoczesności, ale o innym zabarwieniu i zupełnie odmiennym charakterze. Warszawa końca lat 20. zaczyna wstępować w fazę imperialną, którą rządzi Janus, rzymski bóg o dwóch obliczach, symbolizujących władzę nad przeszłością i przyszłością. Budowanie potęgi i napięcia formą architektoniczną widać wyraźnie w Muzeum Narodowym, kluczowej ze względów politycznych inwestycji Warszawy lat 30. Aranżację dziedzińca w przemyślany sposób buduje napięcie, każąc pokonać w rytm wybijanego rzędami filarów marsza drogę od pełnego relaksu kontemplowania ogrodu poprzez podziw dla dorobku cywilizacyjnego państwa po respekt dla triumfu oręża polskiego. Rytm marsza nabiera przyspieszenia.
Powoli słychać go nie tylko w muzeum, ale i w całej Warszawie. Monumentalne filary klasycznie uformowanego budynku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, niczym solidnie nastrojone struny, powinny dobrze grać na głębokim poczuciu obowiązku codziennej służby dla państwa i budzić w społeczeństwie ducha narodu, gotowego ponieść każdą ofiarę w jego interesie. Zadania, jakie stawiano przed architekturą, są bardzo czytelne. Gładkie, kamienne oblicza masywnych prostopadłościanów stoją na straży nowego porządku i egzekwują prawo. Patrząc na monumentalny w wyrazie charakter sądów grodzkich, widać wyraźnie, jak bardzo funkcja określa formę. Fascynacja Włochami staje się coraz bardziej czytelna. Elewacje sądu zdobią rózgi liktorskie, zwieńczone głową orła w koronie. Warszawa z coraz większą prędkością skracała dystans dzielący ją jeszcze kilka lat temu od standardów Europy. Teraz jedynego, czego potrzebowała, to otworzyć się na świat. Potrzebowała wyrazistego komunikatora, dzięki któremu ta jeszcze niedawno rosyjska stacja tranzytowa mogłaby ogłosić zamianę roli i rozpocząć swój propagandowy, zgodny z duchem epoki, spektakl. Cele zostały wytyczone i maszynę do ich realizacji puszczono w ruch. Dworzec, którego budowę rozpoczęto w 1933 roku, przedstawiał się imponująco. Lśniący kamienną okładziną wielki dworcowy gmach wymagał stosownej oprawy. Jego spiętrzone bryły, ubrane w wielkie żaluzje swoim wyglądem i rozmachem, miały sprawiać na przyjezdnych już na wstępie wrażenie wielkiej metropolii Europy, stolicy 30-milionowego państwa o kulturze Zachodu. Na przybywających do stolicy czekał prawdziwy manifest sztuki narodowej. Emocje i świadomość gości budować miały monumentalne płaskorzeźby z kulminacją w postaci posągu Polonii. Wyjeżdżających z Warszawy żegnać miały błyskawicami wsparte na kole lokomotywy gigantyczne centaury z groźnie uniesionymi skrzydłami. Prace budowlane nigdy jednak nie zostały ukończone. W czerwcu 1939 roku dworzec częściowo spłonął. Zanim jednak tak się stało, zdawało się, że właśnie teraz można otworzyć okna na świat i podjąć gości. Okazja narzucała się sama, bo jesienią 1943 roku mijało ćwierćwiecze odnowionej Polski i Warszawa planowała na tę okoliczność powszechną wystawę krajową połączoną z wystawą światową. Wystawy światowe w tamtym czasie były niezwykle istotnymi imprezami. Pamiętajmy, że świat fascynował się osiągnięciami techniki, osiągnięciami nowoczesności. Wystawy przyciągały miliony widzów, a zatem Warszawa, organizując taką wystawę światową w 1944 roku, chciała pokazać się jako stolica nowoczesności, ściągnąć miliony widzów z całego świata i być na czołówkach gazet. To była duża szansa dla miasta, bo stałoby się ono odwiedzane, stałoby się nowym centrum, przynajmniej na kilka miesięcy, do którego lgnęłyby tysiące. Otwarcie wystawy z pewnością byłoby zwieńczeniem starań o budowę wielkiej Warszawy. Warszawy, która dzięki takim projektom mogła wyjść z cienia historii i pokazać światu swoją nową twarz.